W dniu dzisiejszym w okolicy godziny 13 dyżurny kamiennogórskiej policji został powiadomiony o fakcie nietrzeźwego kierującego, który miałby ulicami miasta szarżować pod prąd. Trwało to jakiś czas, zgłoszeń było wiele. Policjanci z kamiennogórskiej drogówki niezwłocznie udali się na miejsce, na teren miasta. Doszło do zatrzymania tego mężczyzny. Okazuje się, że jest to 30-paroletni mieszkaniec powiatu jaworskiego, który swoim Oplem Astrą przemierzał nasze ulice, niestety pod prąd, niestety znajdując się w stanie głębokiego upojenia alkoholowego, bo możemy tutaj o takim stanie powiedzieć. Mężczyzna miał w wydychanym powietrzu ponad 3 promile alkoholu. Uszkodził również pojazd. Tak, na chwilę obecną z naszej wiedzy wynika, że uszkodził co najmniej 3 samochody osobowe. Co teraz z tym panem się stanie? Ten pan na pewno zostanie zatrzymany do wyjaśnienia i wytrzeźwienia w tutejszej komendzie policji w Kamiennej Górze. Kamiennogórska policja codziennie ujawnia pijanych albo po spożywaniu po narkotykach kierowców. Proszę o tym powiedzieć. W ostatnim czasie mogę powiedzieć z całą pewnością, że to jest na przestrzeni nawet co najmniej 5 dni wstecz. Nie ma doby praktycznie, żeby w Kamiennej Górze bądź w powiecie kamiennogórskim policjanci z Komendy Policji w Kamiennej Górze bądź komisariatów podległych nie ujawnili kierujących, którzy znajdują się w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających. Jest to faktycznie problem, którego skala narasta.